dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi to, że na tworzeniu gier wideo da się zarobić sporo. Niejednemu wydawcy pociekła z ust ślinka na myśl, że może mieć własne Call of Duty czy GTA, poświęcając na produkcję niewielką ilość czasu. Niestety, jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci. Oto 7 gier, które nigdy nie powinny wyjść. Level 1. E.T. The Extraterrestrial. Czasami bywa tak, że gra wywołuje w nas tak dużo negatywnych emocji, że mamy ochotę ją odinstalować, połamać, a nawet zakopać pod ziemią. Tak jak to się stało z E.T. W maju 1982 roku w kinach zadebiutowała nowa produkcja Stevena Spielberga E.T., która to okazała się być sukcesem, zarabiając na siebie 11 milionów dolarów w 6 tygodni. Dlatego też Steve Ross, ówczesny dyrektor generalny Warner Communications, zapłacił reżyserowi Universal Pictures 21 milionów dolarów, aby móc stworzyć grę opartą na licencji E.T. Ta ukazała się już w grudniu 1982 roku, ponieważ na życzenie Spielberga gra miała powstać w zaledwie 6 tygodni i zadebiutować w okresie świątecznym. Początkowo nic nie zwiastowało klęski. W założeniu gradaptacja E.T. była przygodówką polegającą na odnalezieniu 3 kawałków telefonu międzyplanetarnego. Problemy zaczęły się, gdy pierwsi gracze uruchomili to dzieło i szybko okazało się, że otrzymali najgorszą grę w historii wszechświata. Aby zabawa była trudniejsza, przy każdym wykonaniu ruchu życie bohatera się zmniejszało. Nie było tego w samouczku, ponieważ E.T. The Extraterrestrial takowego nie posiadało. Jedyną formą poradnika była instrukcja obsługi dołączana do fizycznych kopii. Jednak nie było to największym problemem, a liczne błędy, z czego najbardziej znanym jest ten, na skutek którego nasz kosmita spadał do dziury, z której dopiero co się wydostał. Jak już mówiłem, gra rozeszła się w liczbie 1,5 miliona egzemplarzy, co nie jest najgorszym wynikiem, ale Warner Communications oczekiwał rezultatu na poziomie 3,5 miliona. Te kartridże, które się nie sprzedawały, zaczęły masowo wracać do producenta. Cała sytuacja walnie przyczyniła się do krachu rynku gier wideo w 1983, kiedy to gry były uważane za chwilową modę. Jak widać, pośpiech nie popłaca i dobrze, że dziś ledwie garstka osób pamięta, czym była ta gra. Level 2. Limbo of the Lost. W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest wymyślić coś w pełni własnego i oryginalnego, dlatego deweloperzy w mniejszym lub większym stopniu wykorzystują schematy, które ktoś już wymyślił. Limbo of the Lost jest jednak przykładem, jak tego nie robić. W 2007 roku trzyosobowa ekipa, znana jako Majestic Studios, wypuściła na rynek grę Point and Click. Rzekomo powstawała ona przez 10 lat i miała trafić na komputer Atari ST, następnie na 32-bitową Amigę CD32, by ostatecznie ukazać się jedynie na PC-tach. Fabuła opowiada o losach Benjamina Briggsa, który w 1872 roku w niewyjaśnionych okolicznościach trafił do twierdzy zagubionych dusz. Musi ją przemierzyć wzdłuż i wszerz w celu odnalezienia Księgi Cierpienia, aby rozstrzygnąć spór, czy ludzie powinni mieć wolną wolę, czy poddać się przeznaczeniu. Jednakże w grze nie kierujemy kapitanem Mary Celeste, lecz wydajemy mu polecenia i staramy się rozwiązać przeróżne zagadki. Lecz to nie dlatego Limbo of the Lost zapisało się w pamięci graczy. Trudno uwierzyć, że gra powstawała tak długi czas, ponieważ wszystko, co w niej się znajduje, jest plagiatem. Elementy takie jak design plansz, efekty audiowizualne, a nawet przedmioty znajdujące się w grze zostały żywcem przeniesione z innych produkcji, takich jak The Elder Scrolls 4 Oblivion, Return of the Castle Wolfenstein, czy też filmów jak Spawn, Sok z Żuka oraz Piraci z Karaibów. Deweloperzy Limbo of the Lost nie mieli jednak wysokich aspiracji i cutscenki wyglądają tak, że na samą myśl bolą mnie oczy. Z kolei udźwiękowienie przypomina jakość tak zwanych ruskich tłoków tworzonych przez amatorów z Rosji, które były popularne na przełomie XX i XXI wieku. Sorry about that. Don't know what came over me. Co ciekawe, z czasem miała powstać część druga, ale tak się na szczęście nie stało. Kiedy wyszło na jaw, że twórcy po prostu brali grafiki z internetu, zapisywali je na dysku, a następnie wykonywali w nieskończoność komendę Ctrl-C, Ctrl-V, to w 2008 roku wydawca Tree Synergy wycofał grę z dystrybucji, a po Majestic Studios słuch zaginął.
Level trzeci, Ride to Hell Retribution. Amerykański sen o wolności, pieniądzach i ściganiu się z wiatrem na Route 66 to coś, o czym do dziś wielu marzy. Niewiele jest gier, które w taki sposób podchodzą do tematu swobody i teraz rozumiem dlaczego. Ride to Hell Retribution przenosi nas do lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to weteran wojny wietnamskiej Jack Conway wraca w rodzinne strony. Właściwa akcja zaczyna się w momencie, w którym ojciec rodzeństwa nie pozwala młodszemu, Mike'owi, pójść na koncert z koleżanką. Ten w odwecie kradnie motor rodzica i tak zwanie daje w długo. Chwilę po tym, jak Jake dogania Mike'a, bracia udają się do knajpy, by uspokoić nerwy. Niestety na swej drodze spotykają gang Devil's Hand. Nie jest on przyjaźnie nastawiony do braci, ponieważ kością niezgody okazuje się kurtka z logiem szajki, którą protagonista ma na sobie, przez co jeden z bandziorów postanawia zamordować brata głównego bohatera. W rzeczywistości kurtka należała do ojca Williama, Toledo Conwaya, który w młodości znał się z założycielem gangu Devil's Hand, lecz nie była to przyjaźń aż po grób. Oczywiście Jake decyduje się pomścić członka swojej rodziny i wyrwać panoszące się zło wraz z korzeniami. Chociaż zarys historii nie jest najgorszy, niestety jego wykonanie, jak i całej reszty, woła o pomstę do nieba. W cutscenkach panuje chaos i głupota, a istota rozgrywki sprowadza się głównie do jeżdżenia z punktu A do punktu B i eliminowaniu wrogów. Jasne, na rynku jest wiele gier, które są z założenia proste i posiadają spory backtracking, etc., etc. Cały ambaras polega na tym, że w Ride to Hell Retribution albo coś nie działa jak powinno, albo posiada masę błędów, albo mechanika jest tak toporna, że będziecie musieli co rusz wymieniać pady na nowe. Jedyne co mogło uratować ten tytuł to klimat, ale ten znika, kiedy przestajemy wsłuchiwać się w rockowe dźwięki i spoglądamy na biedną grafikę, która swoim poziomem odstawała od innych produkcji z 2007 roku. Na szczęście w 2009 Deep Silver wycofało ze swojej oferty grę i dzisiaj gracze PC-towi mogą spać spokojnie. Level 4. Active Shooter. Od lat w mediach panuje przeświadczenie, że gry to zło, które prowadzi do różnych tragedii. I patrząc na takie gry jak Active Shooter, trudno się nie zgodzić. Jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję, to Valve jest pecetowym gigantem i do tego stopnia da się zrozumieć, że ich platformę Steam codziennie zalewają produkcje wątpliwej jakości. Jedną z nich jest Active Shooter, który był swoistą symulacją terroryzmu. Gra będąca shooterem FPP polegała na tym, że wcielaliśmy się w terrorystę, który jak gdyby nigdy nic wchodził na teren szkoły i strzelał do wszystkiego, co się rusza. Rozgrywka była równie prosta jak założenia, ponieważ po wyeliminowaniu wszystkich i uniknięciu wzroku świadków misja dobiegała końca. Dzisiaj gra nie jest dostępna, ponieważ szybko po debiucie Valve zorientowało się, że za stworzenie Active Shooter stoi człowiek, którego wcześniejsze dzieła, podobnie jak ta produkcja, zostały wyrzucone ze Steama. Dlaczego? O dziwo nie ze względu na kontrowersyjną tematykę, a za publikowanie materiałów chronionych prawem autorskim i manipulację recenzjami użytkowników. A potem się dziwić, że branża gier dostaje takie łatki, jak dostaje. To jest smutne. Level 5. Ghoulman 1. Przypuszczam, że o tej produkcji niewielu z Was słyszało i trudno się temu dziwić. Ghoulman z 2008 roku miał być grą hołdującą takie hity jak Hitman, Max Payne, a zarazem Serious Sam i Lara Croft. Głównym bohaterem tej strzelanki zostaje agent Ghoulman, którego zadaniem było rozwiązanie zagadki zniknięcia rekwizytów starożytnej sztuki. Ghoulman oferował ponad 25 typów przeciwników, 5 rodzajów broni, specjalnie napisaną na potrzeby gry muzykę i wysokiej jakości AI. Mówi się, że grafika to nie wszystko, ale już paskudna stylistyka i wszechobecne glitche i anemiczne animacje bohatera odrzucają. Reklamowana ścieżka audio jest tak biedna, że prócz jednej muzyczki w tle nie usłyszycie nic, a strzelanie z giwer brzmi jakby w magazynku były same ślepe naboje. Podziwiam jednak upór Aleksandra Seżantowa, ponieważ do dnia dzisiejszego ukazało się 5 gier o przygodach Ghoulmana. Co prawda ostatnie dwie części zgarnęły nie najgorsze oceny na Steamie, jednak muszę powiedzieć, że mam wątpliwości co do tego, czy są one w pełni szczere. Level 6. Super Seducer. Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się, jak zagadać do swojej wybranki, ale brakowało wam odwagi tudzież dobrego tekstu. Super Seducer to gra full motion video, w której Amand Richard LaRuina
Takie nazwisko powinien nosić dobry kandydat na męża. Uczy gracza, jak rozpocząć rozmowę z obiektem naszych westchnień. Mentor zadaje nam pytanie, po czym mamy do wyboru kilka wariantów. W zależności od tego, co wybierzemy, ukazuje nam się scenka z konsekwencjami. Jednakże niejednokrotnie te wybory wprawiają nas w zażenowanie, a mechanika gier w full motion video sprawia, że fabuła nie ruszy dalej, dopóki nie wybierzemy właściwej opcji. Spójrzmy tylko na przykład na to. Dziewczyna idzie sobie ulicą, a nasz bohater daje nam możliwość na przykład zagwizdania na jej widok. Brzmi zachęcająco? Nie wydaje mi się. Co ciekawe, najwyraźniej wystarczająco dużo osób kupiło tę produkcję, ponieważ kilka miesięcy temu ukazała się część druga. Prawdopodobnie wyłącznie dla Beki, ale cała ta produkcja brzmi trochę jak dla Beki. Level 7. Little Britain. Mała Brytania to serial emitowany w latach 2003-2007, którego odcinki były niepowiązanymi fabularnie skeczami. I o ile produkcje telewizyjne mogą sobie na coś takiego pozwolić, o tyle w grach wymagana jest spójność. Little Britain oferuje 7 minigier, takich jak jazda na wrotkach, rozegranie meczu piłki nożnej czy układanie niestrawnych ciastek, a naszym następnym zadaniem jest zwymiotowanie na zgromadzonych sąsiadów. Każdej z misji towarzyszy całkowicie zepsute sterowanie. W jednym z zadań jako Vicky Pollard musimy zbierać płyty CD i dotrzeć do końca toru z przeszkodami. Aby wprawić bohaterkę w ruch, należy wcisnąć X na padzie od PlayStation 2. Problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba wykonać skok za pomocą kółka, lecz w tym samym czasie trzymać krzyżyk, bo inaczej postać się zatrzyma. Współczuję oryginalnym aktorom, którzy brali w tym udział, ponieważ gra Little Britain jest uważana za jedną z najgorszych w historii. Nie ma ona ani dobrego pomysłu, ani niczego wspólnego z samym serialem. Rzecz jasna, poza postaciami. Nie polecam. Zdecydowanie nie polecam. Mam nadzieję, że rozumiecie już, iż nie da się stworzyć dobrej gry bez odpowiedniego zaangażowania i wkładu finansowego, ale myślę, że przede wszystkim pomysłu. I oczywiście na zakończenie dajcie nam znać, która z pozycji wam przypadła najbardziej, a której tutaj nie powinno w ogóle być. Ja osobiście uważam, że Super Seducer jest dla mnie dosyć dobrą grą. Powiedzmy, taki ciekawy koncept. Ale to oczywiście tylko moja opinia, tak samo jak ja teraz zapraszam was na kolejne odcinki. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. No! Gram właśnie w Bloodborne. No co to ma być?